Dziękujemy wszystkim Państwu bardzo za przebycie. Dzisiaj czas szybko mija, dzisiaj już, jak to niektórzy mówią, połowinki. Przyszło połowa kadencji. Ja bym chciał jednak cofnąć się w czasie troszeczkę dalej i przypomnieć rok 2002, kiedy to wspólnie z prezydentem wówczas Mikietyńskim Platforma wzięła odpowiedzialność za nasze miasto i wtedy zaczęliśmy wdrażać życie i realizować ten plan, który z tą taką determinacją realizujemy do dziś i będziemy realizować również w przyszłości. Ten plan to była taka, może powiedzieć, umowa z mieszkańcami na wiele, wiele lat i tę umowę konsekwentnie realizujemy. Ta umowa zakładała zmianę mentalności, zmianę sposobu myślenia o mieście, poczynając od tych, którzy tym miastem zarządzają, jak i również i mieszkańców, którzy w tym naszym mieście mieszkają. Chodziło o większe wzięcie odpowiedzialności za to, co wspólnie robimy, a później tej wspólnej dumy z tego, co udaje się konsekwentnie realizować. Szanowni Państwo, zarówno przez te ubiegłe lata, jak i przez te ostatnie dwa lata, które spróbujemy tutaj dzisiaj podsumować, udało się wzbogacić bazę sportową. Pięknym dowodem jest ta hala, w której się znajdujemy, jak również na poziomie kultury, rekreacji, rozrywki, Koszalin z miastem festiwali, jak również układ drogowy, który został jeszcze bardziej poprawiony, jeszcze bardziej usprawniony. Te wszystkie działania będziemy jeszcze konsekwentnie dalej wdrażać, dalej rozwijać i dalej realizować. Rynek pracy dzisiaj jest rynkiem pracownika. Bezrobocie, które jeszcze kilkanaście lat temu wynosiło kilkanaście procent w mieście, a kilkadziesiąt, wówczas blisko 30% w powiecie, dzisiaj to jest poniżej 7%, to jest najniższy wskaźnik bezrobocia w historii miasta. Te wszystkie rzeczy udaje się realizować wspólnie z mieszkańcami dla dobra naszego wspólnego miasta. Teraz poproszę pana prezydenta, by już w szczegółach powiedział o tym, co konkretnie udało się zrealizować i co już jest za nami. Panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Faktycznie wydaje się, że wybory były wczoraj, że wczoraj jeszcze była kampania wyborcza. Okazuje się, że już jesteśmy bardzo blisko połowinek, jesteśmy blisko połowie kadencji, ale można powiedzieć, że od czasu tej kampanii, jeśli chodzi o postępowanie i politykę w mieście, nic się nie zmieniło. Tak jak szliśmy do wyborów z hasłem, tak o tym haśle cały czas pamiętamy i to hasło jest cały czas z nami. Jesteśmy cały czas mieszkańcami. Jesteśmy na rynku staromiejskim, jesteśmy w radach osiedli, jesteśmy na różnego rodzaju spotkaniach. Warto słuchać bezpośrednio mieszkańców i tą politykę, którą rozpocząłem w pierwszej kadencji, dalej ją kontynuuję i będę kontynuował. Minęło niemal już 24 miesiące. Wydaje się, że mamy aquapark od zawsze. Już tak się do niego przyzwyczailiśmy, a oddaliśmy go w 2015 roku. Wydaje się, że wodny zalew jest z nami od zawsze, a okazuje się, że cały czas go rozbudowujemy, chociażby w tym roku o dodatkowy mostek, w ubiegłym roku o dodatkowe boiska do piłki siatkowej, plażowej, więc cały czas w Koszalinie, można powiedzieć, coś nowego się dzieje. Oczywiście dwa lata to nie są tylko same sukcesy, to są momenty trudne, momenty związane chociażby z reformą i z powrotem sześciolatków do przedszkola. Na początku wydawało się, że jest to problem nie do rozwiązania. Udało się dzięki wspólnej pracy i mojej, i radnych, i moich zastępców, udało się tych, którzy chcieli posłać swoje dzieci, udało się ich umieścić w przedszkolach. Kosztowało to wprawdzie dodatkowe 2 miliony, które trzeba było znaleźć w budżecie miasta, ale mimo wszystko się udało. Postawiliśmy na rozwój żłobków, bo wiadomo, że dzieci, że rodzice małych dzieci chcą jak najszybciej wrócić na rynek pracy, chcą jak najszybciej powrócić do aktywności zawodowej i musieliśmy dokonać takiego wyboru. Miał ruszyć program żłobkowy, niestety musieliśmy skupić się na przedszkolakach, ale muszę powiedzieć, że na najbliższe 2 lata absolutnie o tym nie zapominamy i nowe miejsca w Koszalinie żłobkowe się pojawią, ale wpadliśmy na inny pomysł. Wpadliśmy na pomysł możliwości dopłaty do miejsca w żłobkach niepublicznych, miejscach prowadzonych przez
prowadzonych przez niepubliczne podmioty. No i okazało się, że z pierwszych zakładanych 400 tysięcy w tej chwili to jest ponad 1,5 miliona złotych, które wypłacimy w tym roku, a na przyszły rok to jest już potrzeba ponad 2,5 miliona złotych. Okazało się, że rynek bardzo dobrze odpowiedział na tą naszą ofertę. Okazało się, że można tworzyć miejsca żłobkowe prowadzone przez podmioty prywatne i dzięki temu ten problem również został rozwiązany. Dwa lata to oczywiście remonty symboliczne. Mogę powiedzieć, że dzisiaj ulica Odrodzenia, problem, który się wydawało jest niemożliwy do rozwiązania, bo firmy projektowe po kolei, można powiedzieć, poddawały się w trakcie przygotowania projektu. Dzisiaj ulica Odrodzenia jest przejezdna, dzisiaj zakończyły się tam prace, jeszcze przed nami oczywiście odbiory, ale to jest problem, który trwał wiele, wiele lat w Koszalinie. Udało się go rozwiązać. Łącznie prawie 80 milionów przez te dwa lata przeznaczyliśmy na remonty i na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że gołym okiem jest to już widoczne, natomiast przed nami oczywiście duże zadania, przed nami przyszły rok i od razu przeprosiny dla wszystkich kierowców. Po części chyba dla mnie też po trochu, bo będzie nam się w przyszłym roku ciężko jeździło, ale z drugiej strony, jeśli mamy myśleć o S11, jeśli mamy myśleć o kolejnych dużych inwestycjach, tych, o które zabiegamy w Warszawie, w przyszłym roku 11 przez miasto musi zostać zakończona, stąd będzie na pewno duże spiętrzenie prac i mogę powiedzieć, że przyszłoroczny, tak już zaznaczając, bo myślę, że jeszcze w tej sprawie się spotkamy, przyszłoroczny budżet to jest 80 milionów inwestycji. Takie są zawarte w projekcie budżetu dane i kolejne inwestycje, które mam nadzieję przy dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, przy szybkiej ocenie wniosków i podpisywaniu umów będziemy mogli w przyszłym roku rozpocząć i realizować. Te pierwsze wnioski już trafiły do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy w tej chwili na ocenę. Oczywiście będą trafiać w pierwszym kwartale przyszłego roku kolejne. Te dwa lata to olbrzymie zadanie związane z pracami projektowymi, bo po poprzedniej kadencji, po dużej puli środków, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, można powiedzieć, że pozostałe projekty musieliśmy robić praktycznie od nowa i te dwa lata to też olbrzymia ilość dokumentacji projektowej, która powstała w koszalińskim ratuszu. Nie zapominamy oczywiście o sferze społecznej, bo uruchomiliśmy i Radę Seniorów, i Kartę Seniora, i związanych z tym szereg promocji i zniżek, jeśli chodzi o sferę samorządową. Natomiast oczywiście mamy wielu partnerów tej karty, podmioty prywatne, które w dobrowolny sposób współpracują z miastem, realizując taką społeczną, jakby odpowiedzialność społeczną biznesu i wspierają naszych seniorów. W Koszalinie to chociażby znakomicie odbierane z promocji związane z koszalińskim akwaparkiem, zarówno rano, jak i teraz, nie ukrywam, również w godzinach popołudniowych. Te dwa lata to zakończenie budowy Domu Pomocy Społecznej. Okazało się, że projekt, który był bardzo trafiony, projekt, który jest, można powiedzieć, w 100% praktycznie obłożony, a dla mnie najważniejsze jest to, że nasi mieszkańcy pozostają dalej w Koszalinie, nie jadą do domów pomocy społecznej, które są położone poza terenem Koszalina. I jak Państwo wiedzą, jeśli chodzi o powiat koszaliński, zazwyczaj to są małe miejscowości, z którymi trudno się bardzo skomunikować, stąd cieszymy się, że seniorzy nasi zostają niejako przy okazji, ale również drugi dzienny ośrodek wsparcia Złota Jesień przy tym DPS-ie i pewne organizacje, sprawy, które w tej chwili trwają, czyli sprawy związane z teleopieką. Kończymy opiniowanie w różnych instytucjach, czy to w NFZ-cie, czy policji, sprawy kopert życia. To jeszcze troszeczkę potrwa, ale to są tematy, o których będziemy rozmawiać, podsumowując już chyba całą kadencję, albo drugą jej część. Ale i
będą realizowane w przyszłym roku. To oczywiście program Zdrowo Jesz, Lepiej Żyjesz. Wiem, że jest w piątek jest finał dla szkół podstawowych, ale myślę, że też będziemy ten program rozszerzać, bo warto dbać o dobre po prostu nawyki. To się sprawdza przy okazji oferty rekreacyjnej, którą mamy, oferty sportowej, a później też wchodzi w krew i zostaje niejako na całe życie. Przez te 2 lata to również poprawa, jeśli chodzi o ceny zewnętrzne w różnego rodzaju rankingach. Miasto Koszalin awansowało zarówno w rankingu Rzeczypospolitej, jak i też o 3 miejsca, jak również jeśli chodzi o inwestycje w rankingu wspólnoty, to jest bardzo dobre miejsce. I tutaj można powiedzieć, że przewyższamy, jeśli chodzi o wielkość tych inwestycji w przeliczeniu na jednego naszego mieszkańca, przewyższamy okolicznych sąsiadów, z którymi zazwyczaj się porównujemy, bo myślę, że tak powinniśmy się porównywać. Trudno nam się porównywać oczywiście z Warszawą, bo jest to zupełnie inny organizm, czy z dużymi metropoliami, ale staramy się jednak o tym nie zapominać. Myślę, że warto pamiętać o bezrobociu, które w Koszalinie spowodowało to, że praktycznie mamy w samym mieście Koszalinie powoli rynek pracownika. To jest dokładnie 6,8%. Ja pamiętam czasy, o których wspominał pan marszałek Sobieraj, kiedy było to 24-25%. Wtedy przychodziliśmy właśnie do ratusza, zastanawiając się, co zrobić. Wpadliśmy wtedy na pomysł specjalnej strefy ekonomicznej. Przez te 2 lata to jest 11 nowych inwestorów, którzy są bądź już w trakcie budowy, bądź w trakcie prac projektowych. A nie ukrywam, że w międzyczasie firmy, które już w strefie działają, to zatrudnienie wzrosło o ponad 300 osób przez te lata. I to jest to zatrudnienie, które jest tylko i wyłącznie w tych podmiotach. Nie liczymy tutaj różnego rodzaju kooperantów, bo wiadomo, że żadna firma nie działa w próżni i żadna firma nie obędzie się bez kooperantów, dostawców, serwisu i tym podobnych firm, innych firm współpracujących. I cóż, i chyba taka rzecz ważna dla mieszkańców i dla mnie również, zakończyliśmy obchody, bo możemy już tak powiedzieć, symbolicznie zakończyliśmy obchody 750-lecia miasta, rozpoczęliśmy w 2014 roku i one tak narastały. W 2015 było trochę więcej, a w 2016 naprawdę bardzo dużo się działo. I myślę, że te obchody były naprawdę udane. Podobnie oceniają i mieszkańcy, zarówno w pomysł ożywienia po wielu latach przerwy terenów podożynkowych i tutaj wspólne przedsięwzięcie razem ze studentami Politechniki Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, czyli juwenalia, które tam się odbywały, i koncerty, które się odbywały właśnie na terenach. Okazało się, że jest to bardzo dobry pomysł. Można powiedzieć, że część tych imprez przenieśliśmy z tradycyjnego koszalińskiego amfiteatru, ale ten pomysł przedstawiony właśnie przez Centrum Kultury 105 był pomysłem bardzo trafionym. To tak w takim naprawdę telegraficznym skrócie. Ta kadencja nowa już, ta druga część już powoli można powiedzieć, że powoli przed nami, powoli kolejny budżet przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, kolejne pomysły i zadania, które przed nami stoją, i też kolejne, nie ukrywam, niepewności, no bo wszyscy czekamy oczywiście na to, jak będzie wyglądała reforma oświaty, bo można powiedzieć, że wszystkie samorządy, składając projekty budżetów, gdzieś można powiedzieć w taki symboliczny sposób z tyłu głowy mają w pamięci to, że będą duże zmiany, że to nie będą zmiany kosmetyczne, które, jak niektórzy mówią, zamkną się w propozycji 1:1, bo przecież klasy się będą zgadzały, no ale nie będą zgadzały się szkoły, nie będą zgadzały się plany zajęć, program, a jeszcze go nie znamy. To jest też problem, że odpowiedzialnie rzecz ujmując, nie wiemy, jak będzie wyglądał program nauczania uczniów klas 6, później 7. I to jest największa niewiadoma, która nas czeka w przyszłym roku. Aczkolwiek nie ukrywam, że opierając się na
projektach, które są dostępne, niestety bardzo, bardzo ogólnych, też staramy się do tej zmiany przygotowywać. Tutaj, szanowni państwo, znajdziecie w takim, można powiedzieć, telegraficznym, bardzo przystępnym skrócie to, co, o czym powiedział pan prezydent również. To jest tak bardzo krótko i bardzo obrazowo dowód na to, że w Koszalinie nie tylko da się żyć, w Koszalinie chce się żyć. Ten materiał będzie dystrybuowany do mieszkańców, będziemy go rozdawać w wielu różnych miejscach, trafi do mieszkańców na ulicach, w domach i myślę, że będzie taką przystępną lekturą, która pokaże, jak to nasze miasto się pięknie zmieniło w ciągu tych ostatnich kilku lat, w tym ostatnim okresie. Tak może też od razu, przyznając, tydzień temu zapowiadałem, że Sejmik podejmie uchwałę, zwróci się z apelem do rządu w sprawie budowy S6 na, chciałem powiedzieć odcinku, ale nie, jak jeżeli cały, to nie odcinek, czyli w całości od Goleniowa do Gdańska, jak również nie akceptujemy tego krótkiego odcinka do Bobolic, też domagamy się realizacji całej S11 od Kołobrzegu do Katowic. I to zostało wyrażone w tym apelu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który zapowiadałem bodajże tydzień temu.